Transfer Unit Rico MPC 3002, 3502 i tak dalej. Bardzo popularny objaw, porwana taśma. Mój kolega przywiózł mi ten transfer i mówi, że Tomek, ta taśma jest gówniana, bo ona się rozrywa. No to w ogóle nie jest prawda, bo taśma nie rozrywa się sama z siebie. Odłóżmy ten transfer, bo to, co tu widzimy, to jest wynik pewnej usterki, pewnego zaniedbania. To jest teraz nieważne. Najważniejsze, jeżeli chcemy utrzymać transfer unit w dobrej kondycji, musimy dbać o listwę czyszczącą pasa transferowego. Kolega mówi, wymieniłem pas transferowy, 20 tysięcy, znowu się zero. A wymieniłeś listwę? Nie. Dlaczego? No a to trzeba, była jeszcze dobra. No ciekawe, jak ty wiesz, że ona była dobra. W każdym razie, jeżeli nie wymienisz listwy, to taśma transferowa zaraz będzie zniszczona. I druga bardzo ważna sprawa, o której już w ogóle nikt nie pamięta. Razem z listwą zawsze musicie wymieniać to. Ja wiem, że wiele osób nawet nie wie, że takie mydełko nawilżające jest tutaj, w tym unicie. Ale ono jest i ono jest bardzo mega ważne. Więc ja nie pokazuję tego, żeby powiedzieć, hej, jaki jestem fajny, bo ja to wiem. Jak to pokazuję po to, żeby wszyscy sobie przypomnieli, że na pewno pamiętali kiedyś o tym, że z taśmą transferową zawsze wymień listwę, mydełko nawilżające. Już nie wspomnę o tym, że producent mówi, razem z tym wszystkim, wymień wałek transferowy, który jest na drzwiach. Przecież on się opiera o taśmę. Taśma zużyta, wałek zużyty. Proste. Ale dzisiaj robimy to. To jest taka praca trochę brudna. To na razie sobie odłożymy. Musimy się dobrać do listwy czyszczącej. Przyda nam się wkrętarka. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę mówić o tym, że wkrętarką się nie powinno pracować, to darujcie sobie. Za bardzo chyba skleiło z obudową boczną. To jest ok. Też jest ok. To oczywiście trzeba wyczyścić. Zdejmujemy sprężynki. To jest przyrząd ciężko dostępny, aktualnie jest u nas w sklepie, ale nie zawsze jest. Myślę, że częściej dostępne jest takie coś w sklepach Worela, czyli w tych miejscach, gdzie jest sprzedawana Toja, w tych miejscach, gdzie jest sprzedawane Jato. Sprężynki nie mogą nam się zgubić. Listwa czyszcząca jest już poluzowana. Teraz pozbędziemy się jeszcze tego. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jak to złożyć później, to warto sobie to zaznaczyć. To rzeczywiście mogą być wątpliwości. A żeby ich nie było, no to kropeczka. Już wszyscy wszystko wiedzą. Wow, ale brudu. Dobra, zdejmujemy zębatkę białą. Co jeszcze zdejmujemy? No, czarną. Następną białą. I jeszcze jedną białą. Chyba wszystko. Dopiero mam dostęp do śrubki.
jest kołek, który trzyma listwę czyszczącą. Z tej strony też musimy dobrać się do tych rzeczy. Szczotkę odkurzymy. Drugi kołek dla listwy czyszczącej. Teraz możemy wyjąć listwę czyszczącą i obejrzymy ją. No to już widać, listwa jest zakrzywiona z tej strony. No, właściwie oderwana całkowicie pewnie. Folia się zerwała. Zobaczcie. Ta listwa jest tutaj już krzywa, z tej strony. Dlaczego? Bo folia jak się poniszczyła, no to zerwała też trochę tą gumę. Więc jeżeli teraz ktoś założy nową taśmę transferową i zostawi taką listwę, no to chłopaki, no naprawdę, trochę fantazji. Ja wiem, że każdy chce teraz zaoszczędzić, ale no nie na tym. Kurde, nie na tym. Te taśmy naprawdę nie są złe zamienniki. Wręcz bym powiedział, że są dobre, tylko trzeba to robić zgodnie z jakąś sztuką. Dobra, a tu jest kołek, o którym nikt albo nie wie, albo nikt nie chce wiedzieć. Nie wiem, o co tu chodzi, ale kołeczek nawilżający jest tu. No i co, chcecie go zostawić? Jego już tutaj właściwie nie ma. Nikt go nie wymienia. Dlaczego go nie wymieniacie? Zobaczcie, jaka jest różnica. Kołek stary, kołek nowy. Coś mam więcej tłumaczyć? No chyba nie trzeba. Wszystko jest chyba jasne. Najbardziej przesrane będzie zmienić te sprężynki. Wiem, ok, ale trzeba to zrobić. Dobra, odkurzacz. Odkurzamy tutaj wnętrze unitu, obudowę, ten syf. Instaluję nowe części, składamy to i do wysyłka do klienta. Nowy kołek, czyli teraz odrobina cierpliwości, żeby wstawić te sprężynki tyk w nowe miejsca. Taki kołek się już do niczego nie nadaje. Całkiem szybko udało mi się to założyć. Na ogół to tak nie trwa krótko. No mam dzisiaj szczęście. Super. To jest coś takiego. Ten element nawilżający opiera się o szczotkę, nawilża ją, a szczotka nawilżona czyści pas, a potem to szczyszcza listwa. No to ma sens, tylko trzeba wkładać nowe graty. Listwa jest potalkowana, więc super. Okay.
śrubka. Uh-huh.